Tylne siedzenie. Pewnej nocy kobieta wyszła na picie z koleżankami. Opuściła imprezy i bar późno w nocy, wsiadła do swojego samochodu i ruszyła w drogę na opuszczoną autostradę. Zauważyła samotną parę świateł w swoim lusterku wstecznym, zbliżające się w coraz szybszym tempie. Samochód ciągnął się za autem kobiety, ale kiedy spojrzała do tyłu, zauważyła włączony migacz. Samochód miał zamiar skręcać. Nagle obcy pojazd podjechał bardzo blisko samochodu kobiety i błysnął długimi światłami. Teraz dziewczyna zaczęła się denerwować. Światła przyciemniły się na moment, a potem długie rozbłysły ponownie, a samochód za nią gwałtownie przyspieszył. Przerażona kobieta zmusiła się do patrzenia na drogę i zwalczała ochotę spojrzenia do tyłu. W końcu kobieta dojechała do swojego wyjścia, ale pojazd z tyłu cały czas podążał za nią, co jakiś czas świecąc długimi światłami. Obcy wóz cały czas jechał za pojazdem kobiety, aż dojechali do podjazdu domu, w którym ona mieszkała. Domyśliła się, że jej jedyną szansą jest szalony bieg do domu i zawiadomienie policji. Kiedy uciekała od samochodów, kierowca obcego pojazdu krzyknął: "Zamknij drzwi i zadzwoń na policję!" Kiedy przybyli policjanci, okazało się, że mężczyzna z obcego wozu próbował ją uratować. Kiedy jechał za nią i jego światła oświetliły jej samochód, zobaczył sylwetkę człowieka z rzeźnickim nożem wzniesionym, aby zabić kobietę, więc błyskał drugimi światłami, a mężczyzna na tylnym siedzeniu się chował.